trakcie ostatniej sesji Rady Miasta radni decydowali o tym, jak ma wyglądać regulamin najmu amfiteatru w Parku Strzeleckim. W tym punkcie obrad powrócił temat imienin miasta, jakie początkiem lipca tradycyjnie odbędą się w Nowym Sączu. 1 czerwca pojawiła się informacja, że za udział w darmowej dotąd imprezie trzeba będzie zapłacić. I o to właśnie pytali radni. Dobrze by było, żeby na imieniny miasta Nowego Sącza zaproszeni mieszkańcy miasta Nowego Sącza nie musieli ponosić opłat z tego tytułu. Dobrym zwyczajem jest, panie dyrektorze, aby zapraszany gość na imieniny nie ponosił kosztów związanych z przygotowaniem herbaty, kawy lub innej konsumpcji. Impreza musi być biletowana, przekonywał prezydent Ludomir Handzel. Chodzi o koncerty odbywające się wewnątrz amfiteatru, dlatego pod uwagę trzeba było wziąć przepisy przeciwpożarowe. Dodatkowo obowiązują też obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. Uczestnicy muszą zostać policzeni, a do tego potrzebny jest bilet, który, jak przekonywał prezydent Handzel, dla mieszkańców Nowego Sącza został wyceniony na 1 złotówkę. Natomiast robienie teraz jakiegoś problemu z 1 złotówki, tak jak powiedziałem, to nie o to chodzi, szanowni państwo. Chodzi o to, żeby zadbać o bezpieczeństwo. Nieco inaczej widzą tę sprawę radni klubu PiS Wybieram Nowy Sącz. Ich zdaniem ceny biletów także dla mieszkańców miasta miały być znacznie wyższe niż przysłowiowa złotówka. W trakcie posiedzenia komisji rewizyjnej dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Benedykt Polański mówił o kilkudziesięciu złotych. Pan dyrektor informował rzeczywiście o burzy mózgów z udziałem pana prezydenta i innych pracowników Urzędu Miasta i w efekcie tej burzy mózgów miał powstać pomysł obciążenia mieszkańców za udział w imprezach w ramach gmin miasta kwotami kilkudziesięciu złotych. A zmiana decyzji w tej sprawie zdaniem radnych to nic innego jak próba ratowania wizerunku prezydenta. Pan prezydent robi dzisiaj gwałtowny skok do przodu, ponieważ zorientował się, że przedobrzył, że przegrzał, że utraci, poniesie wielkie straty wizerunkowe. On osobiście, ale że też straci imprezę. O konieczności biletowania imprezy mówił także, powołując się na pismo powiatowego inspektora sanitarnego z 19 maja, dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Kultury Marcin Poręba, dodając, że mówienie o kwocie kilkudziesięciu złotych za bilet może być manipulacją. I tutaj też chcę zdementować pewne treści, które w odpowiedni sposób ubrane mogą stanowić manipulacje. Tu chodzi konkretnie o kwoty kilkudziesięciozłotowe, tak. Bilety dla niemieszkańców Nowego Sącza rzeczywiście będą wartały kilkadziesiąt złotych. Nie wiemy, co mówiąc o manipulacji miał na myśli dyrektor Marcin Poręba. Wiemy natomiast, że zgodnie z informacjami widniejącymi na stronie Miejskiego Ośrodka Kultury, bilety na pierwszy koncert, jaki zaplanowano w ramach imienin miasta, czyli na koncert Tomasza Bulzaka, można kupić w 2 cenach: 30 zł oraz 15 zł dla posiadaczy karty Nowosądeczanina.